OK, mamy dzisiaj dla Was challenge. Challenge będzie wyjątkowy. Właściwie ja mam wrażenie, że przygotowywaliśmy się do niego wiele, wiele lat. Challenge będzie do, dotyczył stawów. Challenge będzie takim najlepszym challengem dla osób, które. Cierpią na bóle stawów, mają co jakiś czas bóle stawów, biorą tabletku i te tabletku nie pomagają. I teraz sprawa jest poważna. W takim razie wytłumaczę słowo challenge, pochodzi prawdopodobnie z Greki i z angielskiego oraz łaciny, a po prostu brzmi to wyzwanie. Więc skoro lubimy wyzwania, na pewno to wiecie, że lubimy te wyzwania, to zapraszamy rzeczywiście wszystkich tych, których bolą stawy przewlekle. Którzy na przykład zapisali się na operację wymiany stawu kolanowego bądź biodrowego, dajcie im znać koniecznie, naprawdę teraz serio mówię, to, co dzisiaj powiemy, teraz, jest w stanie wyleczyć im te stawy i sprawić, że nie trzeba będzie tej operacji podjąć. Dokładnie ten challenge i zasady challenge'u, o których dowiecie się za chwilę, no wiążą się z pewną edukacją, którą właśnie teraz Wam przekazujemy. Informacje na temat stawów. No wyobraź sobie, że stawy, na przykład no dajmy na to, staw łokciowy. No zobaczcie, stawy to są takie struktury w Twoim organizmie, które łączą kości. Staw łokciowy łączy ramię z przedramieniem, tutaj dwie kości przedramienia, kość ramienna, no i powoduje, że możemy spokojnie w różnych kierunkach ruszać tą ręką, chwytać, cudować, przekręcać. No, stawy są skomplikowanymi strukturami, które mają torebki stawowe, maść stawową i różne, różne struktury. No generalnie sobie. chciałeś powiedzieć, że to nie drzwi wejściowe, wyjściowe ze stawami, tylko to są struktury, które się regenerują, które potrzebują ważnych rzeczy, ważnych składników, głównie wprowadzanych w postaci... Pokarmu, to po to, żeby odpowiednio się rozwijały. I oczywiście, my nie mówimy tutaj o chorobach, które są chorobami wynikającymi ze skręcenia stawu, bo takie skręcenie no różnie to bywa, goi się od kilku dni do kilku tygodni. Mówimy o tych chorobach przewlekłych, na które większość naszych pacjentów niestety cierpi. Jest to, mam wrażenie, jedna z najczęstszych chorób. Z którymi wy pacjenci zgłaszacie się do naszych gabinetów. No, no boli jak cholera i wręcz y, życie ma y, y, traci no. dla niektórych sens. I najczęściej w gabinecie wygląda sytuacja w ten sposób, że y, Łączycie te dolegliwości bólowe, czy początek tych dolegliwości bólowej, bądź to z przepracowaniem, bądź z tym, że jest ciężka praca, bądź z tym, że gdzieś tam się przetrenowaliście, albo z wiekiem często. Dokładnie, a słuchajcie, sprawa jest bardziej skomplikowana. Sprawa polega na tym, że po pierwsze stawy to niezwykłe nawiasy, które można po prostu gdzieś tam pysnąć jakimś sprayem i tak dalej. Stawy muszą być. Cały czas smarowane. Stawy się cały czas regenerują. No a do tego potrzebują ruchu, ale też odpowiedniego stylu żywienia, o którym powiem Wam za chwilę. Oczywiście, z tym ruchem rzeczywiście jest to ważna sprawa, żeby uświadomić sobie, że staw to. Nie samochód, że można go zostawić w garażu i niech sobie siedzi zresztą i samochód, nawet jak zostawisz go na zbyt wiele w garażu, to po prostu gorzej odpala. Stawy potrzebują ruchu, co nie znaczy, że macie biegać i uprawiać Ironmana i być notorycznie w ruchu, bo to chodzi o ten ruch taki umiarkowany, ale co bardzo ważne po tym fakcie, że rzeczywiście stawy muszą się ruszać i powinny być w ciągłym ruchu, chociażby spacerze, to bardzo ważne jest to, co jemy. Co sprawia, że będzie to działać przeciw zapalaniu. Ja bym ubrał to faktycznie w taki challenge challenge dla wszystkich osób, całkowicie śmiertelnie poważnie to mówimy. Dla wszystkich osób, które, tak jak zaznaczyłeś, no, mają planowaną operację wymiany stawu tego tamtego, e, mają przewlekłe dolegliwości stawowe, stosują mnóstwo leków na te stawy, a to nie do końca spełnia swoją rolę. Osoby, które po prostu co jakiś czas cierpią na ból stawu e, w w różnych miejscach, a nie do końca wiadomo, z czym to wiązać. Słuchajcie, idźmy w taką umowę jest. Mm -hmm. Chciałem jeszcze przedstawić bardzo ważny staw. Staw kciukowy bracia, braci rodzeń. Hmm. Ten staw, wow. który jest dosyć skomplikowanym stawem, bo można wykonywać te ruchy, to jest stawem do walnięcia, także tak. jakbyście mogli walnąć, prosimy mm -hmm. was w tego kciuka, a, poza, a potem odwrócić tego kciuka. O tak, i zasubskrybować kanał to byłoby jest. spoko, super, i mamy nadzieję, że to sprawi, że challenge wyjdzie wam nieźle i przestaną wam Was boleć stawy. Jak wiecie, przyznajemy się tutaj do wielu rzeczy, a ja się chciałbym tutaj przyznać do kolejnej rzeczy: że mimo tego, że skończyłem medycynę i jestem specjalistą chorób wewnętrznych, a nawet dwa lata za mną kardiologii, którą rzuciłem po dwóch latach, to nie wiedziałem, że jest staw kciukowy. Bo jesteś niedouczony, dlatego ten kanał nazywa się Bracia Rodzien, czego ty nie wiesz, ja wiem na pewno. Hmm. Także może idźmy dalej, bo ten challenge jest na poważnie, a nie róbmy sobie tutaj żartów. Oczywiście, śmiertelnie poważnie, słuchajcie, no to zaczynamy challenge. Challenge nazywa się zmiana stylu życia, zmiana stylu jedzenia na styl keto LCH. F. A bardziej bym nazwał to miesiąc. Wylecz chorobę stawów po prostu w, A, 30, w 3 miesiące. Jasne, no to co robimy? No to słuchajcie, wprowadzamy swoje ciało w stan niesamowity, przeciwzapalny, który się nazywa stanem keto lub stanem niskowęglowodanowym. I teraz w skrócie, Mateuszu, tutaj nawijaj, bo ty wymyślasz różne fajne nazwy. No jak to tutaj zacząć, można powiedzieć? Zacząć od uświadomienia sobie. Na czym polega styl życia LCHF keto? To styl, w którym przede wszystkim skupiasz się na ograniczaniu węglowodanów. Zaraz powiemy, których konkretnie, poniżej 100 gram na dobę, a najlepiej poniżej 50 gram. Na dobę. Efekty będą faktycznie lepsze przy poniżej 50 gram na dobę. Spokojnie możecie sobie liczyć te makroskładniki w, na jakiejkolwiek aplikacji na telefonie. Wpiszcie sobie po prostu w Google, jak liczyć makroskładniki, i wyskoczy Wam tam ładnych parę. No dobra, ale po co to robić? No po, po co? Co te węglowodany są Tobie winne? A to, tak że węglowodany mają bezpośrednie przełożenie na to, ile insuliny Twój organizm wydzieli do krwi. A insulina to samo zło. Insulina to hormon, który wydzielony pod wpływem najczęściej węglowodanów i najbardziej pod wpływem węglowodanów jest hormonem prozapalnym. A w związku z tym, że najczęściej dolegliwości bólowe stawów lub wielostawowe są spowodowane stanem zapalnym, trzeba ten stan zapalny wziąć i go zacząć kontrolować. I eliminować. I znowu powiem prościzna, oczywista oczywistość, no tak jak my to zwykle lubimy robić, czyli trzymasz glukozę maksymalnie na dół, za tym e, idzie insulina, którą też trzymasz maksymalnie na dole i w nagrodę stan zapalny trzymasz maksymalnie na dole i to jest ten element, który powoduje no, działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. No dobra, ale teraz do konkretów, żeby było mniej lania wody, a więcej konkretów teraz powiemy Tobie Czego unikać, co wyeliminować w tym challenge'u, czyli wyzwaniu z y, miesięcznym? Tak jest. No to słuchajcie, no to najlepiej zaczynamy wyrzucać te najbogatsze źródła węglowodanów, a takim klasykiem, klasykiem, klasykiem jest wszystko, co ma w sobie pszenicę. Pszenica jest takim pszenica elementem, tak jest. To, 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 to coś na literę P. Pszenica P. to prozapalny, y, prozapalne jedzonko. Y, pszenica to Przesada powoduje, że stan zapalny w Twoim organizmie wręcz hula. Fajnie to powiedziałeś: no to jak pszenica, no to przecież teraz będzie ryż. Ryż, zwłaszcza ten biały, no nie jem. nie, nie. No nie, mimo nie. że stawy Cię nie bolą, ale to może mm -hmm. dlatego stawy Cię nie bolą. A teraz znowu na poważnie, bo tutaj troszkę ten challenge. Przyspiesza. Pamiętajcie, pszenica na P, ryż na Ry, to są dwa produkty, które powinniście zdecydowanie ograniczyć, jeżeli chcecie świadomie. Zrezygnować z dolegliwości bólowych stawów. No idziemy dalej. Kukurydza. Ktoś powiedział, no przecież ja nie wiem, kukurydzy. No ale no, kukurydza to jest, no, to są płatki kukurydziane, to są te wszystkie płatki śniadaniowe, które odciekają w kukurydzę. No to są przecież te wszystkie różnego rodzaju jakieś kaszki z dodatkiem kukurydzy. Po prostu czytajcie etykiety i eliminujcie ze swojego życia kukurydzę. Koniec i powtórzę. Kukurydza, ryż, pszenica to wysoki cukier we krwi. A co za tym idzie wysoka insulina, a co za tym idzie wysoki stan zapalny również w twoich stawach. I idziemy dalej na przykład obiec, Taka sama sytuacja. Owsianka, ktoś by powiedział spoko, dorzucam jeszcze jakieś tam mrożonki, dorzucam jeszcze łyżeczkę cukru jest ok. No cukru nie można generalnie przy dolegliwościach bólowych tu trzeba ważne podkreślić spożywać. Też eliminujemy cukier. No ale niestety tą owsianeczkę tak samo. No i teraz światopogląd niektórych z Was może runąć, bo przecież na półkach stoi, ocieka, rozlewa się, wylewa ten piękny nasz polski rzepak, który tak pięknie cieszy nasze oczy w miesiącach wiosennych. Oleje roślinne, tak, oleje roślinne typu olej rzepakowy, typu olej słonecznikowy to są substancje prozapalne. Ja przypominam sobie wykład, nie żebym był na tym wykładzie, ale noblisty Bantinga, który wynalazł i dostał nagrodę właśnie za wynalezienie insuliny, on dawno, dawno temu mówił, że nie wiadomo do końca, co jest w rafinowanym cukrze, ale lepiej trzymać się z niego od niego z daleka, dlatego ja to Nieco sparafrazuję i powiem, nie wiadomo, co kryje się w rafinowanym oleju rzepakowym i słonecznikowym, ale dla pewności lepiej trzymać się, się od nich z daleka. daleka. Tym bardziej, że no, ten challenge ma na celu wasze zdrowie i ustąpienie dolegliwości, które potrafią naprawdę dać w kości. I teraz kol kolejną rzecz do eliminacji u osób z bólami stawów. Challenge trzymiesięczny. Wiemy, 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 że w dzieciństwie każdy opływał mleczkiem. Wiemy, że niektórzy też dorośli po prostu przyzwyczaili się i wyrobili sobie nawyk picia dużych ilości mleka. Ale jeżeli chcesz brać udział w challenge'u, to kolejnym etapem, elementem do wyeliminowania, jest totalna eliminacja mleka, czyli tego, niektórzy mówią, płynnego nabiału. Co ci szkodzi? Spróbuj, wypróbuj, ryzykujesz. Tylko i wyłącznie, że twoje życie się poprawi, że będziesz czuć mniej bólu, to wystarczy dla mnie, żeby yy, ten challenge spróbować. To zdecydowanie by mnie przekonało. I teraz kolejny element, yy, yy, challenge 3 miesiące. No strączki ogólne, soja, wysoce. Yy. Alergiczny element roślinny, fasola, ciecierzyca, czy ogólnie mówiąc, strączki na 3 miesiące wyeliminuj. Są osoby, u których właśnie te elementy jedzenia powodują no, stan zapalny, indukują wręcz stan zapalny i bóle stawów. No dobrze, to są te główne produkty, zobaczcie, wcale nie ma ich tak dużo do wyeliminowania na 3 miesiące dla lepszego życia. No to w takim razie, jak żyć, bracia rodzeń, jak żyć? No to jest pytanie, które często pojawia się w, w, u mnie w gabinecie. W takim razie, co mam jeść, panie doktorze? No i słuchajcie, no jemy wszystko zgodnie ze stylem keto, LCHF, a także dorzucam tutaj nie kamyczek, tylko piękne, piękny kwiatuszek do naszego ogródka i rzucam hasło carnivore, czyli... Ta, ten styl życia no, mięsny, oparty tylko i wyłącznie na produktach zwierzęcych, ktoś powie oszaleli całkowicie, a nie, nie. Wiele, wiele tysięcy, setek tysięcy osób na świecie już dzięki właśnie temu stylowi pozbyło się wszelkich stanów zapalnych. Zresztą pod przewodnictwem doktora Shona Bakera, który jest jednym z takich najbardziej dynamiczniejszych propagatorów tego stylu życia, carnivore, a dodatkowo jest ortopedą, który któregoś dnia... Postanowił, że zamiast operować stawy biodrowe, kolanowe i wymieniać je, będzie zalecał styl życia, właśnie Keto LCHF, i okazało się, że większość jego pacjentów nie, 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 przestało wymagać nie wymagało operacji, za co został zwolniony, no bo przecież ortopeda ma rżnąć te kolana i wymieniać za wszelką cenę, a nie tutaj wymyślać jakieś style życia, które sprawiają, że jest mniej kasy z operacji. To prawda. Czyli to już macie, słuchajcie, ten challenge. Napiszcie, kto wchodzi w challenge, napiszcie, jakie efekty macie po challenge'u. Gdybyście potrzebowali pomocy w komponowaniu posiłków, to linki umieścimy pod filmem. Tak jest, Do... a ja dodatkowo umieszczę film, wywiad z doktorem Seanem Bakerem, ortopedą amerykańskim. To bardzo ciekawy wywiad, który może Was zainspirować do zmian. A, pamiętajcie, nie musicie biegać maratonów, nie musicie skakać pajacyków, ale codziennie do tego challenge'u dołączcie chociażby spacer, chociażby pływanie, albo delikatna jazda na rowerku. Słuchajcie, ruszajmy te stawy, bawmy się ruchem, ale nie przesadzajmy. Nie o to wszak, że tutaj chodzi. Nie było kciuka. Chyba był. A jakby nie było? To powtórzę, to jest staw kciukowy i chyba o tym mówiłem, w A To prawda. Ale to było tak śmieszne, że warto powtórzyć drugi raz. To walnijcie w niego drugi mm -hmm. raz, tylko nie złamcie, bo mam go jednego. Mm -hmm.